Witajcie w Galaktyce Andromedy. Ja jestem Nelfane i razem zagrajmy w najnowszą część serii Mass Effect. Witajcie z powrotem na Eladen. Tym razem udajemy się już po planecie, która ma oczyszczoną atmosferę, ponieważ uruchomiliśmy kryptę porzuconych. Teraz udamy się w miejsce, gdzie ślady turiańskiej arki mamy zbadać. Jestem ciekaw, czy tutaj czegoś się dowiemy, natomiast... Okej. Tu będzie jakiś quest dalej pewnie prowadził. Teraz jest tutaj pusto. Na pewno będzie jakieś obozowisko. Te ślady turiańskie arki tam są. Widać. Jestem ciekaw, czy są Salarianie. Stasis pods from Ark Natanis. Are any of them alive? It's difficult to obtain a clear reading on all pods at once. We should investigate. Jest jeszcze jeden. Umrzyj. Niemożliwe do naprawienia uszkodzenia środowiska źródła, prawdopodobnie miał swój udział w śmiertelnym wypadku. Jeszcze jest snajper. Lifeforms detected, Pathfinder. Pods keep them from smelling. Sam, we should have Mason's genetic profile in the initiative database. Let's check it against the pods. Reading negative. Too many variations in the genome. Dziw wiele w krwi do mózgu, który najprawdopodobniej nastąpił, kiedy kapsuła zdarzyła się z powierzchnią Eladen. Not Mason Barrow. Na śmierć tego zginął, kiedy uderzył o powierzchnię Eladen. This one's got power. O, na śmierć. Tępy uraz, który prawdopodobnie powstał, gdy kapsuła wchodziła do atmosfery, znajdując się wśród Uturianin, był słabszy fizycznie od ocalałych przedstawicieli tej rasy, których spotkaliśmy. Help me get it open. Pathfinder, the body has no vitals. Z kapsułą. Sam, check the pod's history. According to the final log, this stasis pod was jettisoned from Ark Natanis. Because of the Scourge? The timeline doesn't match. This pod was ejected long after Natanis was reported missing. These stasis pods were dumped for a reason. Could have been dead already. We should finish checking the pods for Mason, then report back to Avidus. Okej, przeszukaj kapsuły. Subject is a child. Uduszenie. Nie, sprawą uszkodził kapsuły system podawania tlenu. Są dzieci, a teoretycznie chyba nie, znaczy inaczej nie mówiono o nic o dzieciach. Turian, but not their Pathfinder. Musimy mieć wykrwawienie, plaga
przebiła kapsułę razem ze znajdźmy ją samą. Gdzie mamy jeszcze? No match. Przyczyna zgonu. Umarła z głodu. Perhaps a distant cousin. None of the pods match Mason Barrow, Pathfinder. Hopefully that means he's still alive. Na śmieci zatrzymania akcji serca w rodzinie tego turnieju często dochodziło do zawałów. Przed umieszczeniem w stazie został zakwalifikowany do grupy podwyższonego ryzyka, ale nie przyjął odmowy. No tak, czy jest tempesta? Dobrze. Zbity statek. Lots of space out here for the Krogan to expand. That's a hope anyway. Ja my chcemy tutaj jeszcze posadzić kolonistów z tej inicjatywy. Ale na pewno się dogadają. Chronię celów z katastrofy. Ej! Tyle by było. Outlaws. Dobra. A, kolejnie? Ja. Takie piękne. Prawie wszyscy złapani w jeden. Dobra, pilot, to z pilotem gadamy. Your timing is impeccable, Pathfinder. Another minute and those scavengers might have been wearing our skins. Nic we mnie jest. Nasty crash. Are you guys okay? Minor injuries. As long as we can get a shuttle out, we'll be fine. I don't suppose you could call for help. Of course. Sam, relay this location to the Tempest and get them to send a shuttle. Done, Pathfinder. Help is on the way. We'll just wait here till our ride comes. I don't expect we'll run into any more trouble. Thank you again. It's that damn Scourge. We wouldn't even have crashed if we hadn't clipped it. I hate Helios sometimes. Thank you again. Spok, nie ma problem. Nie ma problemu. Tu jeszcze pojedziemy sprawdzić, bo gdzieś trzeba znaleźć miejsce na osadę. De facto później można jeszcze tutaj ten quest robić. What's with the smudge over your eyes? Trying to be some kind of superhero? Why all the bones? Trying to be some kind of supervillain? Yes. Cool. Najbliższy dialog. A spoko, mi się nie podobała ta... to co ona ma na twarzy, więc... Wybaczcie, ale postanowiłem ją. Scavenger set up a dune camp. Stay on guard. Postanowiłem ją troszkę, no może nie upiększyć, ale przynajmniej. Żeby nie miała tak brzydkiego tego modelu.
Radi. Zrobili z obozu jesień średniowiecza. Ej, sami chcieli. A mi zaczynali, naprawdę. Na wszelki wypadek. Ładnie się urządzili. Well, well, you're from the Nexus. Should have known. I don't sell to your kind. Matter of principle. If you're Isabel, your brother sent me. Kent? For what? He wants you to go back with him. To Kadara. Well, you can tell him I'm not going anywhere. Hmm. On the Nexus, I was a merchant's assistant. On Kadara, I ran errands. Now, I make weapons for the most powerful gang leaders on Elidan. I get perks, protection, and no one would dare touch me. Finally get the respect I deserve. And the best part is, I don't have to talk to ass kissing Nexus dogs. Except now, I guess. Szczerze mówiąc, nie wspieram gangu, więc niech spieprza, za przeproszeniem. Kent's waiting. Don't pass up your only shot to get off this planet. Whether I like it or not, this is home now. I have no reason to leave. O, nie potrwa długo. You have it good now, but these scavengers will turn on you eventually. Just like they turned on the Nexus. Yeah, I get it. Honor among thieves. Fine. Can't stand the heat here anyway. I'll send a comm to my brother. Now get out of here. No, statek ten, statek polecony naprawdę jest ogromny. Ciekawe, co znajdziemy tam za Duną, bo tutaj ma być artefakt hangarów. Takiego do znalezienia i to pewnie będzie tam. Czy porzuceni? Złomiarze. O, galski artefakt. No data is available, but this may be Angaran. Available, want to see this. Dien, a ja muszę polecić wszystkim.
wszystkie te fakty już. Okej. Okay. Praktycznie jestem w stanie, bo tutaj pewnie jeszcze... A nie, już jest zdatność 100%. Udało się osiągnąć 100% zdatności bez w ogóle wysyłania tych kolonistów. O, jak miło. Szki. Dobra, to jest kwestia wody teraz. Which war? Sorry, kid, I know that was a big deal for humans, but honestly, I've had indigestion last longer. Hey, kid, don't forget we need to find information on Ania's water source. Her office is probably a good place to start. No, pamiętam. Zwiększona agresja, możliwe uszkodzenia tkanki mózgowej. Zwiększona agresja, możliwe brak innych nietypowych odczytów. Kolejna osoba ze zwiększoną agresją. Not a scavenger rider. Czuła agresja to zawsze jest dobry znak. I think this is Ania's office. You get the door. I'll watch the guards. As expected, it's locked. A scan should tell you how best to proceed, Pathfinder. Aha, dobra, czyli trzeba po prostu siedzieć. Font 5. Wiem, co się jest. Tutaj? Chyba tu. Got the code for the office door. Tylko poszło. Let's get in and get out. Don't want anyone to know we're here. Datapad. Szad, mówiłem ci, że nie możemy tego zrobić podczas zaćmienia. Te złomki robią się coraz sprytniejsze i będą oczekiwać, że wykonamy ruch. Rashad, to nie był ten zły? Po zapadnięciu zmroku musimy bardzo uważać w pobliżu wejścia do jeziora, bo widziałam, że w tej okolicy, jeżeli... Bo widziała ich w tej okolicy, jeżeli dorwą się do zaawansowanej technologii skanującej, mogą zauważyć, że jest... że coś jest pod ziemią. Odwróć ich uwagę i zwódź ich, żeby odciągnąć ich od zbiornika. Wytyczyłam kilka tras, zacząłem oznaczenia na mapie współrzędne. An underground lake. That's where she's getting her water. Got the nav point. Let's get out of here. No okej. Okay. I gdzie jest to źródełko? Tam, daleko oczywiście. What's the biggest thing on Earth? Biggest animal? We had some extinct monsters back when the air was real rich, but when I left, suppose it'd be the blue whale. The blue whale? Ever fight one? Sure, why not? To jest pewnie wejście. Zbiornika, co mówiłem. To jest... że tutaj jest pewnie jakiś quest prowadzi. Okay.
łuk i... Skarb poszukiwania informacji. Co za grzybki. Dobra, lecimy dalej. And no one knew this was here? Incredible. Okej, czyli coś, technologia porzuconych. Ta woda nie zawiera siarki ani żadnych innych szkodliwych substancji chemicznych i prawdopodobnie jest pobierana ze znajdującej się głęboko pod ziemią warstwy wodonośnej. To jest, no. I wonder what the Remnant Builder's plans were. I'm disappointed, Pathfinder. I thought you were someone I could trust. I welcomed you into my home, and you repay my kindness by robbing me. You were hoarding water, threatening the survival of every person on this planet. Self-defense. It's you people, you Vesagara, who threatened me. My brother tried to help your people when they first came here. He showed them where to find shelter, allowed them to take freely from our water tanks. He was killed for his trouble. I won't be as foolish as Asgar. Przytrzymywanie wody nie pomoże. Don't you think you're headed toward the same fate by restricting access to a necessity? If I die, so do they. There's not enough surface water on Elidon. These scavengers respect no one, not me, not you. But they do respect the planet. As long as they need me to survive, they live by my rules. You want me to forget everything I've seen? Exactly. You say nothing. You allow me to protect myself and my home how I want. How long have you known about this water? Asgar and I found it years ago, on a mining expedition. The Remnant nearly killed us. I knew, even then, that I wanted to keep it a secret. It gave us an advantage. It took time to convince Asgar, but he came around eventually. I made him promise. Dobra, nie będę się wtrącał, ale... You have a deal. I'll say nothing about what I found here. You've made the right choice. In return, I'll share the resources I gather with you. I'll leave whatever I can spare in my office. Think of it as a tithe. Gdyby to nie byli złomiarze, wygnańcy de facto, to by mi powiedział, żeby się waliła, nie? Że ją powstrzymam. Ale, że to są złomiarze, którzy też nie grają za fair. No nie będę się wtrącał. Coś jeszcze? Nie, to już chyba jest ostatni. Łez na tę chwilę. Kid, you gotta catch up. All things equal, fights are won by the side that starts at 100% before the other guy knows they're in it. Hate hard and hate early. That's your life advice? That, and learn to love fiber. You haven't said anything to anyone, I hope.
Don't forget to check the office if you haven't already. Left something in there for you. You have a pretty good attitude for a place like this. I've got nothing to complain about. I'm rich and no one messes with me. Most powerful woman on Elidon. Yeah? I don't mean to brag, but absolutely. What else is here? I'm a businesswoman, not a tour guide, but I'll tell you what I know if it suits me. You get along with the Krogan? Everyone comes to Elidon with the dream of leaving, except me and the Krogan. They built their colony into a sinkhole. Smart. Keeps it cool enough for them, I guess. They have their own water? Unfortunately for them, no. But Mordor and I get along well, so far. Who lives on this planet? Desperate folks, mostly. Misfits, some. Those that can't get along in the regular world. Or people willing to make a profit off that desperation. Like you? Careful, sweetheart. You want to keep me on your good side. There's a place they call the Flophouse, eastish of here. Den of murder and misery. You should pay it a call. What can you tell me about that derelict ship? Ah, you came here to get killed, did you? Scavengers are trying to pull it apart, is all I know. I don't go near their claims. They shoot on sight. You hinted at your story when we last talked. Your brother, the lake. I'd like to know more. Feels like so long ago. We were just exploring, looking for places, scrap minerals, anything. Asgard provoked a pod of remnant, and we figured they had to be guarding something. That's how we found the lake. It allowed us to make Elidon our refuge. And then the Nexus Exiles came along. Asgard felt sorry for them. They were so far from home. Most were fine, but one man wanted to know where the water was. He captured Asgard, forced him to tell, then killed him. I avenged my brother, but I learned I couldn't trust outsiders. Jak chcesz trzymać? Do you think you can keep this up forever? They'll find the water eventually. I don't know. I'll take each day as it comes. Perhaps with your help, I can keep these exiles from destroying Elidon. I'll look around. Jest tam na górze dla nas dziesięcina. Serio? Dobra. To na tym można spokojnie skończyć ten odcinek. W następnym odcinku z kolei uderzymy do Krogan, do nowej tuczanki. Tymczasem dzięki bardzo za uwagę. Jeżeli podobał wam się ten filmik, to jak zwykle zachęcam was do subskrypcji mojego kanału. Jeżeli chcecie otrzymać wszystkie powiadomienia i zawsze być na bieżąco, to zachęcam też do kliknięcia tego dzwoneczka, który jest obok przycisku subskrypcji. A tymczasem dziękuję bardzo za uwagę raz jeszcze i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!